Nie chcę wam widzowie tego odcinka spoilerować, powiem tylko, że ten odcinek przejdzie do historii tego kanału. Ale z jakich względów zobaczycie sami. Dajcie znać, czy nadal lubicie oglądać te duele, czy mam coś zmienić. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, żeby ten kanał mógł się nadal rozwijać. I życzę ci widzu miłego oglądania. 1054 to największy ranking, jaki kiedykolwiek miałem w swoim życiu. No ale dzisiaj trzeba grać, trzeba tryhardować, bo on i tak zaraz spadnie przez to, że zacznie się nowy sezon, a mamy szansę być jeszcze na wyższym miejscu albo po prostu spaść. Ale co to za różnica, po prostu bawmy się tą grą. Matchmaking się już w tygodniu zmienia i prawdopodobnie będziemy trafiali na samych gości 1K plus elo. Także czekają was pojedynki na najwyższym możliwym poziomie. No i dobra, zobaczmy, kto będzie moim pierwszym przeciwnikiem, z kim się zmierzę. Jest to Shadownet i oczywiście ma 1K plus elo, także fu, mega tryhard się zaczyna. Gdzie jesteśmy? Gdzie pierwsza runda nas wywlokła? Prawdopodobnie do Hiszpanii. Jak tak patrzę, no na pierwszy rzut oka wygląda to mega hiszpańsko. Buena Vista, okej, tylko ciekawe, jakie to są tereny Hiszpanii. Stawiam bardziej południowe. Gościu nas nie puszuje, to jest też ciekawostko. Ciekawe, czy szuka dokładnego miejsca w Hiszpanii, no bo myślę, że Onia Marina. Często na hiszpańskich śmietnikach, jakkolwiek śmiesznie to nie wygląda, można znaleźć informacje o regionie Hiszpanii i tak dalej. Jakby, no ja nie jestem za dobry z regionów Hiszpanii, więc mi to aż tyle może nie podpowiedzieć. Nie ma black portugalski, więc jesteśmy na pewno w Hiszpanii i ciekawy, w jakiej części tego oto kraju. Aczkolwiek, no nie, nic tutaj nie widać, więc chyba po prostu dam południowo. Tak, wiecie co, ostatnio chciałem dać blisko Sewilli i nic z tego nie wyszło, teraz dam w rejonach Sewilli. Zobaczymy, moim zdaniem myślę, że nie jest aż to najgorszy gest. Ciekawy, gdzie dał mój oponent. Mój oponent dał po prostu w Madryt i był leciutko bliżej, jednak to była po prostu rejony Mursi, chyba tak to się mówi. No dobra, bywa, takie jest życie. Przegrywamy niestety pierwszy pojedynek. Nie no, pierwszy pojedynek nie, pierwszą rundę. Okej, co my tu mamy? Mamy prawdopodobnie Szwecję. Tak bym stawiał, tak jest, jest to Szwecja. Ciekawe. Prawdopodobnie Szwecja, może być to też Finlandia, Norwegia. Natomiast jeżeli chodzi o taką metę rzecz, to najczęściej w Szwecji jest białe auto z długą anteną, co teraz zresztą widzicie, to taka typowa meta, aczkolwiek i bez tego tutaj czuć szwedzki vibe. Nie wiem, te rejony, bo i tak mi tutaj nic lepszego nie przyjdzie do głowy. Co tutaj jest za flaga jeszcze, zobaczmy. Aha, jakaś taka, która nas i tak nie będzie obchodzić. W sensie taka, która może walnąć w okolice Sztokholmu, bo myślę, że ziomek pewnie też coś takiego da. Dobra, nie wiem, nie znajdę. Daję te rejony Szwecji, niech będzie moja pierwsza myśl. Zobaczymy, co ziomek da. Ale myślę, że Szwecję również da i myślę, że to będzie dobry kraj. Dał, była to bardziej środkowa, znaczy południowa część, więc zabiera mi znowu 600 punktów. No i o, teraz stracimy 1000, więc jest to już dość sporo, no ale bywa. Okej, co my tu mamy? Znowu mam, o, to są literki występujące w alfabecie. Tak, to jest Islandia, oczywiście islandzki, więc daję Reykjavik, może gdzieś te rejony. Zobaczymy, na pewno jest to Islandia, tylko ciekawe jaka część. Okej, on też dał po prostu Reykjavik. W tym wypadku my byliśmy odrobinkę bliżej. Zabieramy mu całe 12 punktów. Także no, prawie go eliminujemy. Dobra, kolejna rundeczka przed nami. I tutaj mamy do czynienia z Turcją chyba. Tak jest, mamy do czynienia z Turcją. Oby nie czekała znowu na nas śmierć na granicy turecko-armeńskiej. Pozdro dla widzów, którzy oglądają każdy odcinek. Okej, co mi może Turcja podpowiedzieć? Oczywiście flaga była, bolarcy tureckie są. Tutaj, jakiś znak by nam coś podpowiedział, tak? No wiadomo, że mój przeciwnik wie, że jest to Turcja. Gdyby nie wiedział, to byłby w ogóle gościem, któremu trzeba zabrać od razu mastera i zbić go do, nie wiem, do jakiegoś niskiego poziomu elo. Ta część Turcji, pójdę w to, może nawet bardziej. Chociaż nie wiem, nie znam się na, że tak powiem, Turcji, także no tutaj bardziej gdzieś tam pierwsza myśl, która mi coś podpowie. Zobaczymy, co ziomek da. Na pewno da Turcja, ale kto będzie bliżej? Ja czy on? Patrzcie to, daliśmy dosłownie tą samą część. Także zabiera mi 31 punktów, tyle co nic. Ale oboje wiedzieliśmy, okej, on teraz nie potrzebuje dużo healingu, my potrzebujemy. Więc on będzie pewnie szybko strzelał. Tylko jaka to jest część? Maksimum, co oznacza Kanadę. Okej, on już strzelił. Myślę, że tutaj spokojnym strzałem będzie gdzieś tutaj. Te rejony. No szkurde, oczywiście, że nie.
Jak na złość, bo my HP potrzebowaliśmy, on nie. No dobra, no tracimy 800. Niestety była to Kanada, tak jak słusznie zauważyłem, ale kompletnie inne rejony. Dobra, tutaj zaczyna się już 1,5 damage'u, także tu będzie ciekawie. Wygląda to jak Tajwan na ten moment, bym powiedział, ale oj, czy to jest Hongkong? Może być to, nie, bardziej wygląda jak Tajwan. Tak, jest typowo tajwański znak, więc ja pójdę może w Tajpej. Zawsze taki, nie, jednak południe, druga strona. Okej, on nam zabierze znowu trochę punktów. Także ziomek, no po prostu ma dużo, znaczy dużo farta, no strzela w lepsze rejony danego kraju, jeszcze ani razu nie byliśmy w innych krajach, co by tutaj już pewnie skutkowało przegraną. Okej, co my tutaj mamy? Czy to jest, oj, to jest chyba kraj Altar Paperia, okej, hiszpańskojęzyczny, więc stawiałbym w pierwszej chwili może Mexico, ale to nie jest nic potwierdzonego. Czy tutaj, okej, tu jest język hiszpański typowo, nie mamy do czynienia z portugalskim, także, o, Mexicana, okej, Central Mexicana. Pójdźmy w te rejony Meksyku, myślę, że są całkiem spoko, kraj będziemy mieli dobry, no i zobaczymy, czy znowu ziomek będzie bliżej, bo tutaj mnie to mega ciekawi. O, dał Kolumbię i tutaj piękny hit pójdzie w jego, jest, wygrywamy, tak jest, come on. Let's go, plus 20 punktów. Ale teraz poleciał strzał. Come on, ale 1074. Nie, no jakbym 1100 wbił, to byłby kosmos. Nie, to nie jest możliwe. Chyba nie, ale zobaczmy, jak teraz leaderboardy wyglądają. 383 miejsce na świecie. Nie no, sorry za ten wybuch reakcji, ale po prostu mega się cieszę, bo ten rating jest wręcz niesamowity. No dobra, rating jest warty zapamiętania, ale no nie zawsze może być tak kolorowo. Pewnie teraz przyjdzie gorszy moment. Gramy, ojej, czemu gramy z gościem, który nie ma nawet... Aj, wolałbym grać z gościem, który ma jeden Kylo, bo jak on nas wyeliminuje, to z 30 punktów tam spadnie. No ale dobra, no to jest Easy Gunna Rant. Official of Region... Jaki? Jest tutaj Region Coordinating Upper West Region. WA. WA w Ganie, Kumasi raczej nie. O! WA? To musi być to, prawda? Mam nadzieję, dobra, go. Idźmy w ten region. Jak to jest WA, to już mu z miejsca możemy zabrać troszkę punkcików, co byłoby naprawdę super sprawą. Z racji tego, no, jest flaga Gany, ale to wiadomo. Wow! Piękny strzał. Ile już mu dajemy? Damage'u 1500 punktów, także zaczynamy idealnie jak się da. O, mamy piękny znak i zobaczmy, co tutaj nam podpowie. Mamy Biga, Bursa. Bursa to jest miasto w Turcji. I Bursa nie jest takim małym miastem. Kurczę, nie pamiętam, gdzie ono by... O, jest Bursa. Dobra, go! Mamy Bursa, mamy dobry znak. Strzelajmy od razu, wywierajmy presję na ziomku. On, wiecie, dostał teraz potężnego hita, może być troszkę zamroczony. Ale nie, dał również w Bursę. Ja byłem odrobinkę bliżej. Nic to nie zmienia w tym wypadku. 61 punktów. Tak zwane becikowe, jak zawsze się śmieje. Nie, wacikowe zawsze się śmiejemy, także... Lećmy dalej. Mamy kraj europejski. Tak czy nie? Zaraz się przekonamy. Trochę to pachnie Izraelem, natomiast w Izraelu byłyby żółte blachy samochodowe, czego jeszcze niestety... Są żółte blachy. Czy tyle mi starcza do strzału? Są zielone, więc Norwegia. Nie, no były jedne żółte blachy. Chciałbym Hebrę zobaczyć. Tak na... Chyba jest to Hebra. Dobra, walimy. Walimy, ryzykujemy. Będzie jak będzie, może ziomek nie wie, że to Izrael, byśmy mu sporo zabrali. Ja jestem wręcz pewny, że jest to Izrael. Klimat te... O! Dobra, jest Hebra, więc w 100% mamy pewność, że to Izrael. Wow, to po prostu Tel Awiw byliśmy. O ciupinkę bliżej zabieramy mu znowu 250 punktów. I chyba najgorsza rzeczą będzie gościu max punktów i mnie wywali. No nie wywali mnie jeszcze, bo jesteśmy w Ganie znowu. Dobra, czy ta Gana mu może ten... Zepsuje mu humor i dajmy jeszcze raz perfect score w Ganie. Dawać miasto w tej Ganie. Nie no, gościu strzela Call to Glory. Nie pachnie to Akrą. Bardziej regionami Kumasi bym dał. No nie no, nie znajdę i tak nic. Strzelajmy, dajmy w środkową Ganę. Po prostu. O, wow, brawo. On musiał znaleźć jakiś znak. Nie wiem, ale ładny strzał. Chyba, że dał po prostu tak losowo. W każdym bądź razie. Dobra, mamy healing, więc my musimy szybko. Mamy 300 punktów niby, no ale wiadomo, nam zależy, żeby to... Dobra, wygląda to jak taka Słowenia, Austria, więc go, od razu strzał. Wywieramy presję, ale myślę, że gościu da też w te rejony, bo brakuje nam tylko 300 punktów. To była Słowenia, więc my byśmy mieli jeszcze lepszy, no ale gościu i tak 1000 punktów odrobił. No ale dobra, był w ogóle ładny kraj, strzeliliśmy, także no na razie idzie nam bardzo dobrze.
A teraz, czy to się nie skończy? Okej, to jest Irlandia. Wywierzmy presję, może nie wiesz, że to jest Irlandia. Jest generacja czwartej kamery, ale są takie żółte dashboardy po bokach. Mega popularne w Irlandii, dodatkowo jest ruch lewostronny. Są blachy Unii Europejskiej. Mój przeciwnik również wiedział, że jesteśmy w Irlandii. Więc tutaj no niestety zabieramy mu znowu wacikowe. No ale dobra, no wiadomo, punkt do punkcika. Tutaj mamy natomiast islandzkie słupki drogowe. Także no jesteśmy gdzieś w Islandii, to myślę, że takiej gdzieś bardziej tej środkowej może, może gdzieś tu nawet. Ciężko będzie raczej o dobry region w Islandii, bym powiedział. On już strzela, no bo wie doskonale, że to jest Islandia. Raczej nie Reykjavik. Dajmy gdzieś te rejony. Wow, on dał jeszcze bardziej na wschód, więc mogłem też dać. Okej, no zadaje nam duży damage. W tym momencie praktycznie punkty się wyrównują, co jest niestety na naszą niekorzyść. No ale dobra, bywa i tak. Okej, mamy ruch lewostronny. I to jest Unia Europejska, czy nie? O, ciekawe. Chyba bym powiedział, że znowu... Nie. Irlandia? Nie, są żółte blachy. Okej, to jest Wielka Brytania. Jaka część Wielkiej Brytanii? Dajmy środkową Wielką Brytanię. Zobaczymy, co nasz ziomek da. Tak, są z tyłu żółte blachy. Na pewno jest to Wielka Brytania. Musi być, bo tutaj nic innego by się za bardzo nie zgadzało nawet. Wow, gościu dał Irlandię. Szkoda, że nie dałem bliżej Londynu. No ale dobra, jakiś damage mu znowu potężny zadamy. Okej, muszę chyba szybciej grać z tym ziomkiem, bo on ewidentnie się gubi w momencie takim, jak nie jest pewny kraju. A dziwne, że tutaj dał Irlandię. Aj, no Finlandia, Szwecja, może Norwegia. Albo w ogóle coś jeszcze innego. Okej, to jest typowo, myślę, że finlandzki znak. Dobra, spróbujmy. Dajmy tą Finlandię, może tak jeszcze na terenie troszkę Szwecji. Co ziomek da? Była to Finlandia. Ziomek dał, Estonii jest bliżej. Denerwuje mnie to. Gościu daje zły kraj, a i tak jest bliżej. No ale dobra. Nic na to nie poradzimy. Mamy za to kolejny kraj. Może tutaj uda się coś lepszego zdziałać. Kraj, który wygląda jak Izrael. Są żółte blachy. Tak, to jest Izrael, no to walmy od razu. Ziomek to będzie wiedział, no ale wiadomo, może wywrzemy presję, chociaż troszeczkę, no ale Tel Awiw jest takim spokojnym gesem. Powiem wam, że dojdziemy teraz do mnożnika 4 i tutaj już będzie fart decydował, więc to jest niestety nasz problem. I będzie ciężko. No zobaczmy, co ziomek da, bo na pewno da Izrael. Dał bardziej południowy, to było blisko w ogóle granicy z Jordanią. Zabierze nam 1000 punktów, więc dość sporo, no ale teraz się wszystko wyjaśni po tej rundzie. Okej, mamy słupki drogowe, które należą do Austrii oraz Słowenii. Powiem wam tak, tutaj bardziej wygląda to tak słoweńsko może. Chciałem znaleźć jeden znak, no bo tutaj już mówię. Tutaj, o, znak był żółty, czy nie? Czy coś mi się przewidziało? Kilometry, Dobra, walę z Słowenią. Wiecie co, dam gdzieś tutaj w Słowenii. Proszę. Tak jest! Musimy to zrobić. To była Słowenia. Będzie nasz win. Musi. Tak jest. Wygrywamy. Let's go. I mamy plus 4 punkty. Nie, plus 7. Przepraszam. Kolejny widzowie awans w rankingu. Już prawie 1100. 359 miejsce na świecie. Na pochybel powiem znowu. Zapamiętajcie rating. Lecimy dalej. Na razie idzie świetnie. Zobaczmy, kto będzie kolejnym oponentem w drodze po 1100 elo. Ale wydaje mi się, że tutaj już będzie jakiś solidny gracz. I tutaj możemy chwilę na niego poczekać, mi się wydaje. I jest! No nie! Czemu znowu z jakimś zwykłym masterkiem dawać 1k plus elo? Kurczę, nie chcę z takimi grać. Aj. Niedobrze. No dobra, mamy w każdym bądź razie wej, co oznacza danie. To pierwsza runda, dajmy spokojnie, zobaczymy, czy Fred w miarę ogarnia, o co chodzi. Wej to oczywiście końcówka każdej ulicy w Danii, to jest chyba w ogóle unikatowe dla tego kraju. Nie wiem, czy jakiś inny ma, chyba nie ma dodatkowo takie rzeczy. O, gościu dał Belgię, więc to jest dobry prognostyk dla nas, że nie wie tak prostych rzeczy. Ale wciąż nie wiemy, czy wiecie, czy gdzieś w jakimś losowym momencie nie postanowi nas wyrzucić z gry, co też tak być może. Mamy, nie, myślałem przez chwilę, że żółte blachy, dobra. Mamy kraj hiszpańsko, to do para, tak jest, kraj hiszpańskojęzyczny, więc prawdopodobnie jesteśmy w Ameryce, tak, jesteśmy w Ameryce Południowej. I teraz w jakim dokładnie kraju? To jest ciekawe. .com nam niestety nie pomoże. Ciekawe, bardzo ciekawe nawet. Tu trochę pachnie jakimś Chile. Może Argentyna, tylko natomiast nie ma blach argentyjskich. To może być Meksyk, po co ja tak daleko lecę, jak możemy być po prostu w Meksyku.
Chociaż jest białe auto chilijskie i boliwijskie, które właśnie najczęściej jeździło po tych krajach. No dobra, bym teraz szedł w Chile szczerze, chociaż to może być Boliwia, ale dobra, no jak gościu nie poszuje, okropka, BO, Boliwia, dobra, gościu nie poszuje, dajmy La Paz, chociaż La Paz, chociaż chyba to, oj, Meksyk dał. Aj, tu gościu zszanił, szkoda, że nie dałem dobrego miasta. Właśnie mogłem dać to Santa Cruz, bo tutaj nie było La Paz, nie, to zwaliłem niestety bardzo mocno, dając to La Paz, no ale dobra, no na błędach człowiek się uczy. Mamy kraj Ameryki, tylko jakiej? Moim zdaniem, parę, co oznacza Brazyl. Dobra, no dajmy po prostu w Brazylię. Parę oznacza Amerykę Południową. Jest to zamiast znaku stopu w całej Ameryce Południowej, na przykład w Meksyku byłoby Alto, także to można sobie rozróżniać łatwo. O, gościu dał Afrykę, ale byliśmy trochę daleko, żeby go wyeliminować. Kurde! Gościowi już 140 punktów i wyobraźcie sobie, że on mnie teraz eliminuje, widzowie, to nie wiem, Szubienica. Szubienica by nam chyba tylko pozostała. Czy to jest Polska? Dawaj, zróbmy go w Polsce. Nie, to nie jest, chociaż były Bolarcy, czekajcie. Czy mógłbym zobaczyć je? Bo ja jestem znajomy w Bolarcach, uczyłem się. Nie powiem, że nie. I to nie jest wstyd, widzowie. Tam niektórzy mówią meta, Bolarcy i tak dalej, a to przecież nie jest nic złego. Dubne. Dobra, wygląda to tak czesko-słowacko, dajmy po prostu gdzieś w te rejony. Wydaje mi się, że tamte Bolarcy też były właśnie czesko-słowackie. Nie, to były po prostu Czechy, więc gościu był odrobinkę bliżej, jeszcze da radę się utrzymać, może nas wyeliminować. Jest runda healingu, więc my musimy absolutnie szybciutko strzelać. Dajcie jakąś ciężką, żeby nie było oczywiste i gościu nie zyskał tysiaka punktów. To jest... Nie wiem co. Nie, to raczej nie Argentyna, ale daję, bo jestem ciekaw co to jest. Dobra, walmy, my nie musimy, Fred musi, my nie, ale to jest ciężka runda, ja nawet, powiem wam, że to teraz, nie wiem, jakby to była Argentyna, byłbym, nie, było Peru, okej, okay? On zyska troszeczkę więcej, my prawie wracamy do fulla, on ma tylko 360 punktów, no i dobra, teraz tryhard, czekajcie, trzeba się skupić, mamy Europę, Polska? Może być, bym powiedział tak szczerze, tak, to jest Polska 1000000%, więc dawać szybki strzał w Polskę, może gościu nie będzie wiedział. Więc musimy się pospieszyć. Czy bym wiedział, gdzie jest Złotowo? Nie wiedziałbym, więc absolutnie nie jestem zły. Daję południe Polski. Myślę, że jest to spojejciu, farciarz. Dał Polskę. Wiedział Fred, że jesteśmy w Polsce. Kurde, to jest niedobrze, jak mnożnik wzrasta, bo to jest jedna runda i może być po mnie. Jest prosta runda, bo jest Holandia. No kurczę, niestety. Tylko jaka część Holandii? Welcome to... A nie, to jest... Bo gościu może dać bliżej Londynu. No, jak to jest bardziej północna, to mamy szansę, myślę, go wyeliminować. No, walczmy tak, żeby gościu nie miał... No, kurczę, jeszcze mogę bardziej północno. On mnie wyeliminuje, widzowie, i będę miał największy ból dupy ever. Przysięgam. Przysięgam, że tak będzie, widzę. Znaczy, on mnie wyeliminuje i będę miał największy ból tyłka, jaki kiedykolwiek miałem w swoim życiu. W każdym bądź razie, mamy tutaj do czynienia z krajem, jakim jest Japonia. No gościu daje, no wygląda to mega jak Tokio, nie? No ja muszę dać, ale wiecie co, myślę, że gościu też dał Tokio. Dajmy to Tokio. No i mnożnik wzrasta, już będzie razy 3. Już będzie razy 3. Kurde, jak się to wszystko zbiera na najgorszy finał, jaki mogłem sobie wyobrazić tylko. Dobra, dawać. Co tutaj mamy? Tutaj mamy znak pary zamiast stopu, to już jeżeli... Bacznie oglądacie ten materiał, wiecie jak, w jakim jesteśmy regionie świata. Aczkolwiek no znowu tutaj pachnie to obraz, saobraz. Dobra, dawaj, walimy Brazylię. Gość ostatnio nie wiedział, że jesteśmy w Brazylii, więc może tak mu troszeczkę zabierzemy. Oby nie strzelił dobrego regionu, bo jak mnie wyeliminuje na tym, to będzie to... No kurde! Nie, on mnie wyrzuci z gry! Zaraz. Czy już teraz? Nie, jeszcze nie. Ja pierdzielę! Nie, czat, ja nie mogę psychicznie w to grać na tym poziomie. To jest zabójstwo mojej skromnej osoby. Dobra, mamy Unię Europejską znowu. No musimy coś zacząć teraz już szukać. No, kilometry i N40? Okej. Okay. Czy to jest jakieś... Erquiles? Okej, okay. Nadal nie jestem pewny co do kraju. Bym stawiał, że to jest jakaś Francja, może Belgia. No, Belgia chyba najbardziej. .com, dzięki piękny byku za podpowiedź. Chyba Belgia, to może być też Luksemburg, ale raczej Belgia. .be Petegem. Dobra, dawaj w środek Belgii. Dawaj w środek Belgii, zobaczymy. Okej, okay, dobra, i tak by mi dużo nie podpowiedziała na tym. No nie wierzę w to! Nie, no jeszcze mnie nie wyrzuci chyba. Ja pierdzielę, jaka ta gra!
Nie, co tu się dzieje? To jest wręcz out of my mind. Dobra, Izrael. Tak jest, to jest Izrael, moi drodzy. Dobra, walimy, po prostu. Jezus Maria, Tel Awiw. Jak on będzie bliżej, może nas wyeliminować. Na pewno też wie, że to jest Izrael. Kurde, jakie to są proste przykłady i tylko na czuja trochę. Nie, gadaj. Był bliżej, czy o tyle? Nie o tyle na pewno. Ale znowu jest... Nie wierzę. Co jest z tą grą dzisiaj? Dobra, Australia, no nie wierzę. To jest bardzo ciężki przykład. Australia jest strasznie niewdzięcznym regionem świata. Bo jest mega duża i to już jest koniec gry na pewno. Tylko dla kogo? Dla mnie czy dla tej osoby, z którą się mierzę? Jest czarny giveaway, no jest to 1000000% Australia. Proszę, daj mi region, przyjacielu mój drogi. Drilling? Nie, FTS. FTS-y mi nie podpowiedzą, niestety. Vet Central. Vet Central. Ale tutaj emocje. Ale emocje, dobra, dawaj. Tutaj znak, o! Tutaj jest piękny znak na Kineton. Kineton. Kineton musi być troszeczkę większym miastem. Bo jaka to jest w ogóle część Australii? Kineton. Bardziej ta bym stawiał, ale... Czy znajdę Kineton przed nim? Jaka to jest? C327. Nie, to jest C500. Ale tu są C generalnie, tak? O, C320. Mamy C320, czyli tu gdzieś musi być chyba Kineton, to miasto, czekajcie, C375, ale czekajcie, tu jest przede wszystkim ile? C320, o jest, Kineton, mamy Kineton i teraz Lake Epalock, jesteśmy bliżej tego, tylko 20 km od, jest Lake Epalock, dobra, nie wiem, dajmy, że jesteśmy gdzieś może tutaj. Dobra, ryzykujemy. No jesteśmy 21 km od, ale tu na mnożniku 4,5 jak znalazł co do milimetra, myślę, że i tak może nas wyrzucić, ale ten strzał, który dałem, wydaje mi się, że nie jest zły! Tak jest! Come on! Kurde! Let's go! No Jezus, już myślałem, że z nim przegram. 1088. Ojejciu, ale to była runda, masakra!